Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w naszym pierwszym podcaście. Dzisiaj, w ramach zajęć z doradztwa politycznego i publicznego na Uniwersytecie Śląskim, spróbujemy razem z moją koleżanką nagrać podcast. Razem ze mną jest dzisiaj Katarzyna Wietrzykowska. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. I będziemy starali się porozmawiać o tym, jak my młodzi widzimy Kościół katolicki. Co nam się w nim podoba, a co nam się w nim nie podoba. Ja myślę, że możemy zacząć w ogóle od rzeczy, które nam się podobają, bo bardzo często mówimy o kościele w kategoriach, że jest słaby, nudny i tak dalej. To może e, zmienimy trochę oblicze kościoła, przynajmniej postaramy się i powiemy o tym, co jest dla nas fajne w kościele. Co jest według Ciebie takie najfajniejsze i dlaczego w ogóle chcesz przynależeć do kościoła? Według mnie w, to, co mi się najbardziej podoba w kościele, to jest jego e, tradycja, że e, kościół. Nie, nie zmienia się pod wpływem społeczeństwa. On trwa w tradycji, już 2000 lat istnieje na świecie. Oczywiście zmienia się, bo musi się zmieniać, musi ewaluować, ale robi to spokojnie, nie pod wpływem jakichś chwilowych, społecznych narracji. Cały czas stara się trwać w tym, co zostało przekazane przez pana Jezusa w Piśmie Świętym. No, oczywiście udoskonala to. Ale nie zmienia tego drametralnie, więc ta tradycja mi się najbardziej w tym kościele podoba. To jest ciekawe, co mówisz, bo to, że jest tradycja, to jest fakt, ale mimo wszystko, każdy na swój sposób może odnaleźć się w kościele według swojej duchowości, w tym jak, jak lubi, nie wiem, modlić się i tak dalej. To mimo tej tradycyjności jest tyle, tyle miejsca w kościele i taka duża różnorodność, że jest naprawdę dla każdego. Tak, w kościele katolickim znajduje się. Wiele grup, do których zapraszamy wszystkich Was, idźcie do swojej parafii, zobaczcie, co tam się dzieje ciekawego, jakie są grupy, do której możecie przynależeć. My z Kasią trochę postaramy się opowiedzieć o jakichś grupach, bo też należymy do tych pewnych grup, angażujemy się w kościół, jesteśmy w nim żywo, nie tylko wpisani do księgi Chrztów, tylko udzielamy się, uczęszczamy. Ja na przykład jestem odkąd pamiętam, od pierwszej komunii świętej ministrantem. Zaczynałem jako mały chłopiec, zaciekawiło mnie to, poprosiłem moją babcię, żeby mnie zaprowadziła i zapisała do tych ministrantów. No i teraz już po latach jestem tym najstarszym ministrantem, tym animatorem. No i to mi się podoba, że jestem najbliżej z wszystkich przy ołtarzu, nikogo bliżej oprócz księdza nie ma, więc nie muszę mieć święceń, nie muszę studiować, żeby zostać kapłanem, a mogę być tak blisko Pana Jezusa i tego, co się dzieje na ołtarzu, służyć też kapłanowi podczas mszy, ale to też jest służba samemu Panu Bogu. Ja natomiast jestem w Dzieciach Maryi, więc jeżeli tutaj będą słuchać nas, nas jakieś dzieci, to też mogę zaprosić do tej wspólnoty, bo ja sama w niej jestem 16, nawet 17 lat bym powiedziała. Teraz też jestem animatorem, więc teraz już prowadzę te spotkania, jeszcze też na rekolekcję. Może nie służymy, tak jak ty, przy ołtarzu i nie jesteśmy tak blisko. Natomiast my bardzo mocno poznajemy Pana Jezusa, ale też poznajemy Go przez pryzmat Maryi i staramy, bo to Ona jakby jest tą, która zawsze była najbliżej i i jakby była przy najważniejszych wydarzeniach od pierwszego cudów kalilejskiej poprzez śmierć krzyżową, więc w tych najważniejszych wydarzeniach zawsze była i tak jakby idąc za Maryją idziemy za samym Jezusem. E, tak my właśnie na wzór Maryi e, depczemy po jej śladach, która prowadzi nas do Pana Jezusa. Więc jak widzicie, można też uczestniczyć w życiu Kościoła w kompletnie inny sposób, nie trzeba... E, tylko przychodzić w niedzielę na msze, można się włączyć w różne grupy. Tylko myśmy powiedzieli o grupach dla dzieci, bo to jednak głównie są e, grupy dla dzieci. Może teraz powiedzmy okay. o tym, gdzie młodzież, osoby dorosłe, czy studenci, bo dla studentów są specjalne grupy przeznaczone w kościele, żeby mogły się rozwijać duchowo i w ogóle działać na rzecz kościoła. E, w jakich e, są te grupy? Chcesz coś powiedzieć na ten temat? E, jest taka wielka grupa e, KSM. To jest ich skrót w rozwinięciu Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, więc już sama nazwa wskazuje, że jest to specjalnie przeznaczone dla młodzieży. Oni robią wiele wspaniałych akcji, przy tym też angażują się w to życie chrześcijańskie. I też ważne to jest, że czy KSM, czy Ruch Światło Życie, czyli OAZA w skrócie, oni podchodzą do spraw wiary nie takimi rytuałami, nie mszami, tylko bardziej wychwalaniem Pana Boga w taki sposób, właśnie młodzieżowy, bo nam często Kościół się kojarzy, że idziemy w niedzielę do Kościoła, jest ksiądz, modli się, jest Jeżeli nudno. Trzy godziny klęczenia, różańce i nie wiadomo co. Tak, jeszcze przyjdzie jakiś ksiądz i powie jakieś kazanie, które jest niefajne, polityczne czy jakiekolwiek inne. A te organizacje młodzieżowe właśnie pokazują, jak można w kompletnie inny sposób wychwalać Pana Boga, angażować się, się w to życie: czy hmm. przez śpiewy, czy przez różne gry, zabawy, czy jakieś wyjazdy, czy rekolekcje. To nie jest tylko. Klepanie formułek, tylko to też jest coś fajnego, coś nowego, coś urozmaiconego. Jest też coś takiego jak DA, czyli Dusz Akademia Młodzieży, powiedzmy tak to w skrócie się nazywa. I tam jest typowo tylko i wyłącznie dla studentów. I jakby właśnie to charakteryzuje się tym, że, że tam poruszane są tematy, które żywo interesują młodych, młode osoby, e, które może nie do końca znają jeszcze odpowiedzi na wszystkie pytania, które szukają swojej drogi, w tym tej drogi duchowej, e, ale też się charakteryzuje tym, że oni po prostu wyjeżdżają gdzieś na, na wspólne wyjazdy, na wakacje i tak dalej. I to nie jest tak jak typowe rekorekty, że cały dzień siedzą i się modlą, ale to są jakieś spływy kajakowe, chodzą po górach, czy tam nad morzem są. To, co im sprawia przyjemność, a dodatkowo łączą to z tym życiem duchowym, czyli taki balans życiowy, można powiedzieć, robią. E, I to jest fajne, bo, bo właśnie na tym polega nasza wiara, żeby w nasze codzienne życie, w nasze codzienne obowiązki, wplatać właśnie wiarę, życie z Bogiem. Skoro już mówiliśmy o, wyda o wydarzeniach, jest też wspaniałe wydarzenie Lednica 2000, taka jest nazwa fundacji, która się tym zajmuje. To jest wielkie wydarzenie, kiedy wszyscy młodzi chrześcijanie, katolicy jadą na pola lednickie pod Bramę Ryby. To w ogóle Rozpoczął e, ojciec Jan Góra, który już niestety odszedł do, do domu ojca e, wraz ze świętym Janem Pawłem II, więc tutaj e, bardzo mocne persony, bardzo mocno się w to zaangażowały i bardzo mocno to rozwinęły. E, to jest wydarzenie, które ja, co roku razem z Kasią czekamy, już nawet e, planujemy wyjazd w czerwcu bo już ma się odbyć on normalnie na miejscu. W każdą trzecią, pierwszą niedzielę czerwca, więc jakby ktoś był chętny, to, to oczywiście zapraszamy. Tak i w ogóle, co to jest? No, przyjeżdżamy rano, Rozkładamy się na polu. Jest ogromne pole, gdzie wszyscy rozkładają swoje tam biwaki czy, czy inne. Karimaty. karimaty. Jakieś namioty, niektórzy stawiają, Cudawianki w ogóle stawiają. Jesteśmy cały dzień na polu. W pięknym polu w czerwcu pięknie słoneczko nad grzeje nad jeziorkiem, bo zaraz za bramą jest jezioro. No i tam się dzieją różne wydarzenia, właśnie związane z chrześcijaństwem, z naszą wiarą. Jest koronka do Bożego Miłosierdzia, która nie jest. Odmawiana na różańcu i jest taka nudna, tylko jest właśnie śpiewana. Ale może też warto dodać, że pierwsze parę godzin jest typowo tylko i wyłącznie dla nas, żebyśmy się poznali z ludźmi, którzy przyjechali, często też są organizowane jakieś tańce, śpiewy, żeby po prostu się zintegrować, pobyć razem. Jest też na Polak są księża, siostry zakonne, są specjalne stanowiska, do których można po prostu podejść i porozmawiać, no bo też nie, nie często jest taka okazja, żeby w parafii móc podejść porozmawiać z księdzem siostrą zakonną, e, a tam jest na to czas, tam jest też czas na taką spowiedź i tak dalej, ale właśnie na Taką integrację i po prostu bycie ze sobą i z drugim człowiekiem. Tak, jeżeli już mowa o spowiedzi na Polach Lednickich, to była najlepsza spowiedź, jaką kiedykolwiek przeżyłem. Bo znowu wychodzimy spoza takiej sfery, takich stereotypów, że idzie się do kościa, do konfesjonału, klęczy się w tej budce i tam się klepie te formułki. A tam właśnie na lednicy siada się z księdzem na trawie obok i się rozmawia jak z kolegą. Ta spowiedź czasami trwa godzinę, półtorej godziny, bo to jest i spowiedź i pewna rozmowa. Nie ma żadnych formułek, nie ma żadnych sztywnych ram, po prostu taka rozmowa z księdzem. No i to się dzieje rano, kiedy przyjedziemy na te pola lednickie. Mniej więcej tak do południa, bo oficjalne rozpoczęcie, mimo że przyjeżdżam już tam o 8 rano bardzo często, e, zaczyna się dopiero o godzinie 17 i rozpoczyna się mszą świętą. I ta msza zawsze mnie bardzo urzeka i wręcz wzrusza, e, kiedy właśnie. Młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają z całej Polski, gromadzą się na tej mszy, aby wspólnie uwielbić Pana. To jest bardzo niesamowite i, i w ogóle procesja jak tam jest tak, zawsze około tak. tysiąca, którzy idą do tego ołtarza, aby razem z nami się młodzieć, jest naprawdę naprawdę czymś niesamowitym. Tak, jest tam msza święta i znowu ona nie jest sztywną mszą świętą, tylko są różne śpiewy, różne formy wychwalania Pana, Boga. Przyjeżdżają też przeróżni księża, przeróżni księża prowadzą pewne nauki. Kazania, to nie są też kazania takie stricte, że się siedzi w kościele, tylko jakieś fajne dla młodzieży. No naprawdę jest bardzo ciekawie. Jest też spektakularnie, bo są pewne takie oświetlenia, tam realizatorzy bawią się tymi światłami. To, to jest bardzo, bardzo na wysokim poziomie przygotowane wydarzenie. Jest też pewne takie mistyczne wieczorem, kiedy się To już jest taka ciemno. trzecia część, która nazywa się Wybór Jezusa jako Pana i Zbawiciela dokładnie. Tak, kiedy sam Pan Jezus w monstrancji przechodzi przez całą drogę tysiąclecia otoczony te ogniem. Są wtedy też tancerze, głównie tancerki, które, które biegną z kwiatami przed Panem Jezusem i, i jakby jest to tak bardzo podnieśle wszystko zrobione. Tak, więc jest to wydarzenie, które z drugiej strony pokazuje Kościół. Nie z tych formułek, nie z samego budynku Kościoła, że idziemy w niedzielę do Kościoła. To jest kompletnie z innej strony. Wydaje mi się w ogóle, że taki kościół jestem prawdziwy, bo ja angażując się w różne grupy, nie tylko w grupy dzieci Maryi, ale również w różne grupy charyzmatyczne, w większości spotykam się z takim kościołem. Tylko niestety media przedstawiają obraz kościoła jaki taki właśnie sztywny, m, gdzie są pewnego rodzaju formułki i tak dalej. A gdzie się nie obrócę, czy to wśród ludzi młodych, czy starszych, właśnie tak wygląda kościół. I tak właśnie ludzie odbierają duchowość jako coś bardzo radosnego, takiego mistycznego, e, gdzie, gdzie właśnie nie podchodzą do tego tak sztywno, tylko tak na takim bardziej luzie, można powiedzieć. Na samym początku też powiedzieliśmy, że chcemy trochę porozmawiać o tym, co nas wkurza w kościele. Pewne już rzeczy poruszyliśmy, na przykład właśnie ten rytuał, to, te formułki, ale jak widzicie, sami pokazaliśmy Wam, że niekoniecznie trzeba korzystać z tych formułek, że są różne inne sposoby na to, żeby uczestniczyć w życiu kościoła, i niekoniecznie są to te, te formułki. Myślę, że młodzież też mogą wkurzać pewni księża, którzy, no niestety wszędzie są e, osoby, które nie, nie, nie pasują po prostu. E, czy lekarz, w zawodzie lekarza też są pewne osoby, które tam nie pasują, które są tam, nie wiem, z przymusu, z przypadku. Tak samo jest wśród księży, e, ale myślę, że e, jest ich tak dużo jak na razie, że każdy może znaleźć jakiegoś swojego takiego dobrego księdza, taką ostoję, z którą jest w stanie porozmawiać, a niekoniecznie w tej parafii, bo nie wiemy, kto trafi Ważne, do parafii. Ważne, żebyśmy też pamiętali, że Kościół to nie tylko księża czy, czy biskupi, ale to są przede wszystkim ludzie, którzy nas otaczają. No nie, bo wiadomo, księża tam mają bardzo ważną rolę, jakby odprawiają msze i tak dalej, bo żaden z takich normalnych ludzi nie może tego zrobić, ale jakby też, żebyśmy się nie skupiali tylko i wyłącznie na nich, bo jakby oni nie są istotą Kościoła. Istotą Kościoła jest Bóg i to nie z głową Kościoła przecież, a księża tak naprawdę są tylko dodatkiem. My jako cała wspólna ta otworzymy Kościół i to dzięki temu on jest taki piękny i różnorodny. Tak, często rozmawiając z młodzieżą, szczególnie z bierzmowańcami, bo też razem z Kasiem mamy przyjemność przygotowywać bierzmowańców do sakramentu bierzmowania, utarło się takie coś, że sakrament bierzmowania to jest sakrament pożegnania się z Kościołem. Bardzo dużo młodzieży z tego Kościoła odchodzi. I może to jest właśnie dlatego, że oni nie zauważają tej drugiej strony Kościoła, tej strony młodzieżowej. Nikt im tego nie pokazał. Widzą tylko ten okres przygotowania się do bierzmowania, czyli te indeksy, że muszą przyjść do tego kościoła, są zmuszani. Może to ich zniechęca, może musimy iść w drugą stronę, w taki kościół bardziej otwarty, nie jakiś kościół taki indeksowy, że trzeba zbierać podpisy. Pokazać tym młodym, że jest coś innego, jest alternatywa życia w tym kościele. Są różne grupy, w których Mogą się spełniać. No i to na przykład w mojej parafii jest już tak, że, że też dodatkowo prowadzę takie spotkania dla młodzieży w piątki i staramy się zapraszać te, te osoby bierzmowane, żeby po prostu przyszły i zobaczyły, żeby z nami też porozmawiały na takie tematy, które są dla nich ważne, których może nie rozumieją. Też staramy zabrać się ich na różne wyjazdy, na re rekolekcje, ale robimy je w taki sposób inny niż mamy rozumienie rekolekcji, staramy się robić w sposób ciekawy um, i myślę, że to też procentuje i owocuje, co, co widzę po, po, po swojej parafii, po młodzieży w parafii, że jest może troszkę więcej. Tak, ja też widzę to y, po naszych administrantach, y, będąc ich animatorem, oni y, bardzo nie lubią, jak się przychodzi i, i mówi, jak prowadzi zbiórki w formie wykładu czy zajęć czy lekcji. Bardzo często jedziemy, nie wiem, do kina na kręgle, idziemy na boisko, gramy w piłkę nożną, więc też bycie ministrantem to nie jest tylko chodzenie do kościoła, to nie jest tylko e, służenie na mszy świętej, to jest też pewna taka aktywność razem z wszystkimi ministrantami, razem z księdzem opiekunem, idziemy na boisko, gramy, mamy turnieje też, zdobywamy puchary, no cały czas coś się dzieje, nawet idziemy też, do przodu w taki sposób, że kupujemy jakieś PlayStation czy coś takiego, żeby ci ministranci też mogli e, pograć sobie na tych grach wideo, bo teraz to jest właśnie e, modne i, i myślę, że chłopcy bardziej e, niż na m, boisko e, lubią sobie też pograć FIFA. E, więc też taki chcemy zachęcić do tego, żeby e, przyszli, e, pobawili się, ale też, żeby mieli ten obowiązek, e, obowiązek przyjemność, zaszczyt e, służenia. Przy ja myślę, że właśnie to jest ten złoty środek, żeby wypośrodkować jedno i drugie, bo jakby samo spędzanie czasu z drugą osobą, tworzenie wspólnoty też jest swojego rodzaju modlitwą spędzaniem czasu z Bogiem, no bo, no bo jakby jesteśmy stworzeni to do wspólnoty e, i jakby sami też się nie możemy zbawić. E, I jakby u nas na Dzieciach Maryi jest bardzo podobnie, też staramy się y, bardzo różnorodnie robić to spotkania, przyspiew, taniec, jakieś malowanie, scenki, wychodzenie właśnie do parku, jakieś atrakcje, więc myślę, że to jest ważne w kościele i to jest Istota kościoła. Myślę, że razem z Kasią pokazaliśmy dzisiaj Wam troszkę, jak ten kościół wygląda z innej strony, jak młodzież może się ten kościół włączyć. Zachęcamy Was do tego, zachęcamy, żebyście znaleźli na stronach parafialnych waszych parafii, co tam u Was się dzieje, żebyście dołączyli, żebyście zobaczyli, jak kościół może być wspaniały. Zachęcam do tego bardzo serdecznie i żegnamy się z Wami!